Jeżeli twój chłopak powie ci, że jesteś lekko jak chmurka, to powinnaś dać mu w ryj. No może, że lubisz prawdę, bo chmury nie są takie lekkie, jak się wydaje. Mogłoby się wydawać, że te leniwie unoszące się obłoki nad naszymi głowami nie mogą być wcale takie ciężkie. No przecież jakby były grube, to spadałyby na ziemię szybciej niż polscy raperzy. No ale niespodzianką jest to, że taka przeciętna chmura, którą widzimy na niebie, waży około 500 ton. No dobra, ale skoro chmury tak dużo ważą, prawie tyle samo, ile pani ze sklepu naprzeciwko, to czemu nie spadają na ziemię? Otóż to jest dobre pytanie. Wszystko wynika z oporu powietrza. Związane jest to też bardzo mocno z rozmiarami pojedynczych kropel, z których składają się chmury. A chmury składają się z wody w pewnym sensie, więc to jest kropel, you know. Ale wracając. Opór powietrza. Dlaczego opór powietrza? No, dlatego, że każde ciało spadające w atmosferze jest spowolniane przez powietrze. Bo powietrze ma swój opór, tak jak wszystko w zasadzie. Powietrze w pewnym sensie unosi krople, a to, że mają tak swoją małą masę i są tak oddalone od siebie, że nie łączą się większe krople, spowoduje to, że utrzymują się w powietrzu, tworząc chmury. Bardzo fajnie to można zaobserwować w tunelach aerodynamicznych. Wiecie, w tych tubach, do których wchodzi człowiek i lata, lewituje w pewnym sensie, tak samo działa właśnie z chmurami i kroplami, z których składają się chmury. Na troszeczkę innej skali, ale to taki dobry pomysł na zobrazowanie sobie tego wszystkiego. No i w zasadzie to wszystko. Cześć.